Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu. Aleluja. Przedtem dzisiaj będę czytał Słowo Boże. Ja chciałem wspomnieć jeden wiersz z tej pieśni, co myśmy tu śpiewali już z początku. I refren mówi, to jest już stara, znajoma pieśń przez tyle lat. Wspaniała, wspaniała jest ta wieść, wspanialszą ktoś słyszał lub znał. Raz barankowi w górze zbór zwycięzców w chórze zanuci pieśń nową, pieśń chwał. Chcecie tam być? Amen. Jeden misjonarz pojechał z rodziną w dalekie strony na pracę misyjną i on pracował tam przez wiele lat na polu misyjnym i przeszło wiele lat i w tym kraju, gdzie on pracował jako misjonarz dla Boga z rodziną, z żoną, z dziećmi, przez długi czas jego pracy przyszła choroba w ten kraj, malaria, czy druga była choroba, już nie pamiętam. I wynikiem tej boleźni czy choroby umarła żona, umarły dzieci i on zestarzał się na polu misji, gdzie pracował dla Pana przez tyle lat. Przyprowadzał duszę do Chrystusa i stał się już starszym człowiekiem i trzeba było wracać do domu. Siada na okręt i przez wiele dni okrętem wracał do domu. Na okręcie ludzie się cieszyli, tańcowali, śpiewali, tam byli wojskowi ludzie z odznaką, ludzie, ambasadorzy, konsule, ludzie wracali do swojego kraju, wielka była radość, a on wracał sam i myślał sobie, kto mnie tam spotka na tym brzegu, na którym tak tyle lat już nie byłem. I gdy okręt przybliżył się do brzegu i zaparkował, muzyka grała, kwiaty rzucali na tych konsulów, na tych ambasadorów, na tych wojskowych ludzi zasłużonych. Gdy ja zawsze, gdy śpiewałem tą pieśń, to wspomniałem sobie właśnie tą historię, chciałem ją wam powiedzieć. I on patrzał i po niego nikt nie wyszedł. Tylko jedna staruszka, która go pamiętała jeszcze, jak on był młodym. I gdy on zobaczył, że ona wyszła z laseczką, zgarbiona, żeby go przywitać, to on powiedział, Panie, to wszystko? Za tą wszystką pracę? Za ten mój trud? Straciłem żonę, straciłem dzieci. W pracy na polu Twoim tyle pracowałem. I tylko jedna staruszka wyszła z laseczką mnie przywitać, a tych ludzi obrzucano kwiatami i cieszyli się, że oni wrócili, a ja, a Duch Święty mówi mu, synu mój, tyś jeszcze do domu nie przyszedł? Jak wrócisz do domu, tam cię przywitają jeszcze lepiej. Aleluja. Bracie i siostry, dlatego ta pieśń mówi, że tam barankowi w górze chór zwycięzców zaśpiewa. Aleluja. I gdy popatrzymy na to, to jedna pieśń śpiewnika pielgrzyma mówi, że warto mu służyć. Warto bojować. Warto dla niego cały świat zbyć. Warto, bracie i siostry, warto. Młodsi i starsi, bracie i siostry, warto. Chwała Bogu za to. Naprawdę warto. Odkryjemy Ewangelię świętego Łukasza. Ja czytam z 15 rozdziału. Czytamy Ewangelię świętego Łukasza, 15 rozdział. I czytamy od 17 do 19 wiersza włącznie. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu
i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń mnie jednym z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i pobiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. Ja przedłużyłem do wiersza 20. Ja chciałbym dzisiaj podzielić się, bracia i siostry, z wami na taki ciekawy temat. Myśmy przeczytali tutaj o synu marnotrawnym i ja bym chciał podzielić się z wami na temat 5 składników pokuty. Ja nie mówię, żebyście wszyscy pokutowali, albo ja od razu, bo my jesteśmy dzieci Boże i powinniśmy już być poza tym punktem naszego życia, gdzieśmy pokutowali, ale to nie poszkodzi nam, żebyśmy wiedzieli o tych rzeczach, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy i co Bóg od nas chce. Ja dziękuję Bogu za pokutę osobiście. Objawienie świętego Jana, ja chcę zacytować jedno miejsce z 2 rozdziału. Ja dziękuję Bogu za pokutę. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, jakżeś, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się lub pokutuj i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli się nie upamiętasz lub nie będziesz pokutował. U Boga zawsze jest wyjście, bracia i siostry. Objawienie 3:2. Zawsze wyjście. Bądź czujny i utwierdzaj, co jeszcze pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. U Boga jest zawsze wyjście, bracia i siostry, z sytuacji. Bez pokuty lub bez upamiętania nie ma przebaczenia. Wy tak wierzycie? Amen. Bez pokuty, bez upamiętania nie ma przebaczenia. I dlatego Bóg dał wyjście dla człowieka. Bóg jest miłosierny, jeżeli my przyniesiemy owoce godne pokuty. Ja nie wiem, czy ja u was kiedyś napominałem to, czy nie. W jednym zborze w USA, to był zbór Assembly of God, jeden zbór został bez pastora i Kościół zwrócił się do Assembly of God. Dyrekcja główna Assembly of God Kościołów Bożych znajduje się w Springfield, Missouri i poprosili, że nam trzeba pastora. Więc bracia starsi po jakimś czasie posyłają im brata pastora i ten brat przyjeżdża i poznajomił się z tą sytuacją tego zboru i popatrzał na to wszystko i zobaczył, że ten zbór potrzebuje pokuty. I pastor zaczął pierwszą niedzielę usługiwać na temat pokuty. Usłużył na temat pokuty. Nabożeństwo się skończyło. Na 2 niedzielę pastor znowuż mówi o pokucie. No, chwała Bogu. Na 3 niedzielę pastor znowuż mówi o pokucie. I na 4 niedzielę pastor znowuż mówi o pokucie. Bracka rada się zebrała, braterska rada się zebrała i mówią, bracia, co będziemy robić? Napiszemy list do gwarancji, kogo oni nam tutaj posłali. Kogo oni nam tu posłali? Już cały miesiąc mówi o pokucie. Musimy do braterskiej wyższej rady obrócić się, dlaczego i napisali list. Napisali list i że do jakiego pastora, więc oni podzwonili do nich. I oni mówią, że od kiedy wyście nam tego człowieka posłali? Oni mówią, w czym problem? Czym jest problem wasz? Oni mówią, ten człowiek cały czas tylko mówi o pokucie. Cały czas o pokucie. A bracia starsi tam z tej głównej rady, z Springfield, mówią, a czy ktoś jeszcze pokutował? A oni mówią, jeszcze nikt. Bracia mówią, niech dalej mówi. Niech dalej mówi. Niech dalej usługuje. Znaczy, pastor popatrzył na zbór i zobaczył, że jest potrzeba taka. Popatrzył na całą sytuację, czym ludzie się zajmowali. Więc oni tak odpowiedzieli, niech dalej mówi. W następnym zborze pastor głosił słowo i duchowego postępu nie było. Wiecie, nieraz jest taki zastój. Taki zastój, stagnant. I pastor zobaczył, że wszystko jest takie martwe. I mówi, na 2 sobotę będzie
pogrzeb zboru. I mówią ludzie, co to takiego będzie? Przychodzą na drugi raz, stoi trumna koło katedry. Byście słyszeli to, czy nie? Nie słyszeli? Stoi trumna koło katedry. Ja tą historię znam. I mówi, odprawił to wszystko nabożeństwo pogrzebowe. I mówi, teraz przejdziemy koło trumny, popatrzymy. Ostatnie powiemy do widzenia, czy z Bogiem. I ludzie nie wiedzieli, co się dzieje, a zbór był taki martwy. I on mówi, trzeba to odprawić. I mówi, teraz po usłudze będziecie przechodzić i będziecie się patrzeć każdy do trumny. Przychodzi pierwszy, popatrzył, a tam lustro. Samego siebie zobaczył. I tak po kolei. Po kolei. Żeby ludzie zobaczyli, że trzeba się obudzić. My jesteśmy martwi. Dlatego Pan Jezus mówi do tych zborów objawienia świętego Jana, że pokutuj i czyń uczynki pierwsze. Prawda? A jak nie, ja dźwignę świecznik z miejsca Twego. Jeśli byś nie pokutował. Bywa tak, że nie wiem, u Was może tak nie ma, no u nas może częściej to jest, że ludzie się przeprowadzają. Ludzie się przeprowadzają. Różne są przyczyny. Nieraz fabryka czy praca dobra przeprowadza człowieka w drugi stan, czy na zachód, czy na wschód, czy na południe. I wstaje człowiek i mówi, bracia i siostry ze zboru, ja już odjeżdżam od Was. Jeżeli ja komuś coś zrobiłem, czy kogo czyś skrzywdziłem, to mi przebaczcie. Rachelka, thank you very much. I love you again. Okay. To mi przebaczcie. To nie jest upamiętanie. To nie jest prawidłowe podejście. Jeżeli masz sumienie w swoim sercu, o którymśmy słyszeli w niedzielę, ty wiesz, kogo skrzywdziłeś i ty wiesz, komu źle zrobiłeś, i ty wiesz, gdzie się źle zachowałeś. Idź prosto i poproś przebaczenia. Podaj rękę bratu lub siostrze i nie mów ogólnie, bo to nawet Bóg nie przyjmuje. Idź prosto, gdzie cię Duch Święty powiedzie. W czym masz sumienie? Jeżeli jest taka rzecz, powiedz prosto i temu bratu, czy tej siostrze, czy daną sytuację. Także to jest bardzo ważne. Dlatego faryzeuszowie przychodzili, aby się chrzcić, a Jan mówi, chrzciciel, ja wam chrztu nie dam. Wy musicie pierw pokutować. Prawda? Ja wam nie dam chrztu. Ja swoimi słowami tu mówię. Ja wam nie dam chrztu. Wy pokutujcie, a potem ja będę was chrzcił. Idziemy do pierwszego punktu. Przyznanie się do winy. Myśmy czytali z Łukasza 15 rozdziału i czytaliśmy od wiersza 17. I teraz wiersz 18. Wstanę i pójdę do Ojca mego i powiem, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Przyznanie się do winy. Bracie i siostry, ja mówię to dzisiaj wieczorem dlatego, żebyście wiedzieli o tym. Ja nie mówię do kogoś, żebyście ktoś tu pokutował, czy osądzać kogoś z Was. Ja to nie mam na myśli. Mam na myśli to, żebyśmy wiedzieli o tym, co to jest 5 stopni pokuty. 5 rodzajów. 5 składników tej pokuty. Znaczy, przyznanie się do winy. 18 wiersz, on mówi, przyjdę do Ojca i powiem, Ojcze, zgrzeszyłem. Ten syn się przyznał do winy. On nie powiedział, Ojcze, gdzieś ktoś tam zgrzeszył, albo mnie przyjaciele namówili, albo tak sytuacja się ułożyła, albo byłem młody, się pomyliłem. On tak się nie tłumaczył. Ojcze, ja zgrzeszyłem. Dlatego nie wstajcie i mówcie, może mi ktoś coś, komuś ja coś zrobiłem, może kogoś czymś skrzywdziłem, mów konkretnie. Jeżeli kogoś skrzywdziłeś, jeżeli kogoś okłamałeś, jeżeli komuś źle zrobiłeś, jeżeli o kimś coś powiedziałeś i ktoś się obraził, podejdź do tej siostry, do tego brata, przeproś go, podaj rękę, korona z głowy ci nie spadnie. Korona z głowy nie spadnie. A jak chcecie wiedzieć jeszcze raz, to nie tylko nie spadnie, a druga się położy. Gdy my się uniżamy, to on co? Nas wywyższa, prawda? I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Także przyznanie się do winy. Wiecie, język nie chce się kręcić w naszym buzi, jak trzeba przepraszać kogoś. Tak się język nie chce kręcić, jak żelazny. A jak kogoś przebrać, to on lata jak łopata. Prawda? Jak komuś trzeba dać, to on tak lata jak automat. A jak trzeba przeprosić, to nie może się pokręcić ten język, prawda? Sztywny jak żelazo. Nie? Popatrzcie, jaki nasz charakter, prawda? Przyznanie się do winy. Jeżeliśmy coś zrobili przed Bogiem lub przed ludźmi, trzeba powiedzieć I'm sorry. Ja przepraszam. Wiecie, nieraz w rodzinnym życiu bywa tak
I w moim bywa tak w życiu. Ja też jestem człowiek. I bywa tak, że trudny dzień bywa. Wy wszyscy macie życie i macie rodziny. Wiecie, jak nieraz bywa trudny dzień. Żona miała trudny dzień w pracy, czy ja w kościele, czy w zborze miałem trudny dzień. I przyjdziesz do domu i sobie myślisz, lepiej, żeby się do mnie nikt nie odzywał dzisiaj. Chociaż przez pół dnia. Bywają takie trudne dni, prawda? Bywa. Ale trzeba bardzo uważać, bo ktoś się może odezwać i się bomba zerwie. Bywa tak. Trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo ostrożnym. I trzeba umieć przeprosić. Wiecie, nawet bywa tak, że my jak rodzice musimy przeprosić naszych dzieci. Czy ja źle mówię? Ha? Bywa tak, że my się pomylimy i nasze dzieci mają rację. Wybaczcie mi, ale bywa tak, że dzieci mają rację, a my nie mamy racji. A bywa tak, że my mamy rację, dzieci nie mają racji. Bywa tak, że żona ma rację, mąż nie ma racji. A bywa tak, że mąż ma rację, a żona nie ma racji. Tak bywa, czy nie? Prawda? Brat Edwin z Germanii, z Niemiec. Ja nie wiem, czy u was to mówiłem już, a jak nie, to jeszcze raz powtórzę. Gdy była konferencja w Bremen, w Niemczech, i na tej konferencji jeden starszy episkop, czy prezbiter, z Rosji wstał i powiedział, że ja żyję z żoną już 60 lat i ani razu my się jeszcze nie pokłócili. A brat Edwin nachylił się do drugiego brata, mówi, Boże, pomiłuj tego obłudnika. Zmiłuj się nad tym obłudnikiem. Rozumiecie? Życie jest życie i będziemy patrzeć w oczy tak, jak ono jest. Ważne jest to, żeby umieć jak wyjść z położenia. Bo wpaść w niego, to wpadniemy na pewno. Czy prędzej, czy później. Ktoś nam na nogę stanie, gdzieś się coś stanie, czy podniesiemy głos, czy się zdenerwujemy, czy coś. Lepiej, żeby tego nie było. Ale jeżeli się stanie, to sekret jest w tym, żeby wiedzieć, jak wyjść z tego położenia. Mężu, przepraszam. Żono, przebacz, no nie popilnowałem siebie, przebacz mi. Wiecie, to jest bardzo ważne. Ludzie bez przebaczenia idą do zboru, chcą, żeby Bóg ich błogosławił. On nie może błogosławić. Ludzie bez przebaczenia chcą wieczerzę pańską przyjmować, nie prosząc przebaczenia u brata i siostry, bo on myśli, że on ma rację. Nieprawidłowo. Podejście do świątyni powinno być święte. I my, jak dzieci Boże, mamy być święci. Prawda czy nie? Pan Jezus powiedział, Ojciec Jego jest święty i my mamy być święci tak jak Ojciec Niebieski, który jest święty, prawda? Święty. I dlatego ważne, żebyśmy umieli jak wyjść z tego położenia, przyznać się do winy i pokierować winę tam, gdzie ona ma pójść. Nie na kogoś. Panie, to diabeł mnie skusił. A diabeł mówi, ja nawet nie wiem, o czym on mówi. Nie? Nieraz ludzie narobią, a na diabła zganiają. Choć ja jego nie bronię, on ma swoje rogi. Ale bywa tak. Także jak ja zgrzeszyłem, Ojcze, mówi Syn, Ojcze, ja zgrzeszyłem. Przeciwko niebu i przed Tobą. Ojcze, ja zgrzeszyłem. 18 rozdział. Ojcze, ja zgrzeszyłem. I dlatego przed Tobą i przed niebem. Idziemy dalej. Czytamy wiersz 19. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. To jest żal i gotowość ponieść zapłatę za to, co ja zrobiłem. Gotowość ponieść zapłatę za to, co ja zrobiłem. Wiersz 19. Ojcze, ja już nie jestem godzien nazywać się synem, uczyń mnie jednym z najemników. Ja gotowy na wszystko. Ja zrobiłem źle, co mi zrobisz, co mi każesz? Ja na wszystko gotowy jestem, tylko przebacz dla mnie. Jeden brat opowiadał dla mnie z mojej braterskiej rady, mój zastępca, jeden z pastorów, mówił, że jeszcze on jeszcze był w swoim kraju. Jeden brat upadł w grzech i mówi, że pokuta ma wielkie znaczenie. I zbór z takimi sprawami może odłączyć człowieka, odłączyć jego. No Bóg daje pokutę. Bracia, siostry, w pokucie naszej uczestniczy Bóg. Paweł mówi do Tymoteusza, aby im Bóg dał upamiętanie. Jest tak, bracia, napisane. Aby im Bóg dał upamiętanie. W pokucie naszej uczestniczy Bóg. Nie myślcie sobie, o ja jutro będę pokutował. Nie będziesz pokutował, jak ci nie będzie dane miejsce pokuty. Amen, bracia. Amen, siostry. Nie będziesz pokutował, jak ci Bóg nie da miejsca pokuty. I gdy ten brat przyszedł, gdy bracia siedzieli, ich tam było 20 czy ilu, to jak mu Bóg dał miejsce pokuty, jak on zaczął płakać, to mówi, ja nie wiedziałem, żeby człowiek tak płakał.
On upadł na ziemię i całował nogi tych wszystkich braci. I mówił, pomiłujcie się, przebaczcie mi, bracia. Każdemu całował nogi i oblewał łzami. Bóg dał człowiekowi pokutę. I gdy bracia na to popatrzyli, powiedzieli, amen. Nie wynosimy przez zbór. Niech ci Bóg przebaczy. I przebaczone jemu było. Alleluja. Alleluja. Ale to tylko, gdy Bóg da miejsce pokuty. A On chce jego dać. Bóg chce, żeby grzesznik pokutował. Bóg chce. Także są rzeczy takie, żebyśmy wiedzieli. Przyjmij mnie za najemnika. Rób, co chcesz. Jestem godny kary, tylko zmiłuj się nade mną. Owoc powinien przyjść godny pokuty. Prawda? Owoc godny pokuty. Ja mówię dzisiaj wieczorem do was proste ABC. To jest biblijne ABC. Upamiętanie, nasza pokuta. Żebyśmy wiedzieli o tym, co to znaczy. Co to znaczy? Jezus powiedział, błogosławieni pokój czyniący, a nie pokój lubiący. Ja mogę lubić pokój, aż będę czerwony na twarzy. To nic nie pomoże. Trzeba czynić pokój. Trzeba umieć jego zrobić. Trzeba umieć być synem pokoju. Prawda? Błogosławieni pokój czyniący. Lubić nie starczy. Trzeba jego czynić. Pokój czyniący. Potrzebni są tam, gdzie nie ma pokoju. Trzeba takich ludzi się trzymać i takich ludzi, z takimi ludźmi być w kontakcie. Wy wiecie, bracia, drodzy i siostry, że nieraz myśmy byli posłani, ja nawet z braćmi byłem posłany ze starszym naszym bratem do jednego stanu, aby zdjąć diakona z jego służby. Diakon, wczoraj mi nawet bracia zadali pytanie w Bielsku, żebym ja opowiedział dla nich, co to znaczy diakon, jak jego trzeba postawić, za jego ordynacja. Ja im to wytłumaczyłem. Ale nie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Posłali nas bracia, żeby zdjąć diakona z jego służby diakońskiej za jego nieposłuszeństwo dla pastora i przeciwdziałanie w zborze. Że nie pracował do jedności, nie był pokojem czyniącym. Bracia, my rozumiecie, tak? On nie czynił pokój, a jako sługa Boży on przyczynił się do tego, żeby nie było pokoju. I trzeba było nam iść i zdjąć z niego ordynację. To są bardzo poważne sprawy. Myśmy przyjechali, a Duch Święty mówi do jednego brata, gdy on się zaczął modlić w tym zborze, tam gdzie myśmy jechali samolotem, 1,5 godziny samolotem trzeba było jechać. I Duch Święty mówi do jednego bratu, powiedz im, żeby nie odepchnęli jego. Gdy my przyjedziemy, powiedz im, żeby oni jego nie odepchnęli. Że trzeba nad nim podpracować, żeby on spokutował. My o tym nie wiedzieliśmy. Nie było jak temu bratu z nami się skomunikować. I gdy myśmy przyszli, zaczęliśmy z tym bratem rozmawiać, daliśmy jemu nastawienie, powiedzieliśmy mu, bracie, przeproś zbór, poproś u zboru przebaczenia za to, coś, że zajmowałeś się niedobrymi rzeczami, unisz się, pokutuj, upamiętaj się z twojego bezpieczeństwa w zborze i on się na to zgodził. Przeprosił zbór, płakał, prosił, żeby zbór jemu przebaczył. I gdy myśmy go nie zdjęli wtedy, bo gdy człowiek pokutuje, trzeba się zmiłować nad nim, myśmy go nie zdjęli ze służby diakona, ale daliśmy mu możliwość, żeby on jeszcze pracował przy pastorze i był posłuszny. I brat, który miał objawienie, potem powiedział, to Duch Święty wami kierował, bo było powiedziane, nie odepchnijcie go, ale nastawcie go, zmiłujcie się nad nim. I dokładnie Bóg nas tak prowadził. Można było go zdjąć, odrąbać i powiedzieć na tym koniec. A Bóg dokładnie prowadził tak, jak było powiedziane. Że ten człowiek miał możliwość pokuty i uniżenia. Także winę trzeba pokierować tam, gdzie ona ma być. Nie na sąsiada, nie na żonę, nie na męża, nie na dzieci, tylko jak moja, to ją trzeba do mnie skierować. Prawda? Jak siostry, brata, ją trzeba tam skierować. Inaczej tego Bóg nie przyjmuje. A może ja tam komuś coś zrobiłem? Tak, na ogół to mi przebaczcie. To nie jest pokuta i to nie jest upamiętanie. Mówi, jak coś masz przeciw, modli się, a masz co przeciwko tobie ktoś to. Prawda? Idź do niego i co? Pojednaj się z bratem swoim. Prawda? Tak napisane. I to jest bardzo ważne. Także generalnie mówiąc, trzeba tak postępować. Chciałbym też powiedzieć, nie wiem, czy ostatnio u was na ten temat powiedziałem, że większość grzechów jest do upamiętania i Bóg może przebaczyć. Tak? Ja pomijam grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To są bardzo poważne sprawy. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Pan Jezus powiedział, nie ma przebaczenia ani w tym wieku, ani
Cieszę się, że słuchacie i uczestniczycie. Ani w przyszłym. Są grzechy, na przykład takie dwa, których poprawić już się nie da. Jeden jest cudzołóstwo, a drugi jest, a jak jego powiedzieć w polskim języku? It's a murder. It's a killing. Morderstwo. Dziękuję, bratu. Morderstwo. Znaczy, tych grzechów poprawić... Ja nie mówię, że Bóg nie przebaczy. Bóg ich przebaczy, no poprawić ich już nie da rady. Poprawić ich już nie da rady. Blizna zostanie. Blizna zostanie. My mamy w tym doświadczenie i my widzimy, blizna zostanie. I dlatego ich poprawić nie można. Jeden brat kiedyś jechał, diakon w nocy, i pod samochód jemu wyszedł pijak i zabił tego człowieka. Był deszcz, słabo było widać, i zabił tego człowieka. Wiecie, jak ten człowiek to przeżywał? Jak on się wysłał? To był świecki człowiek. Dlaczego on to przeżywał? Bo ten pijak poszedł w wieczną przepaść i wieczną zgubę, i tego naprawić już nie można. Rozumiemy, co ja teraz mówię? Już poprawić tego nie można. Bóg przebaczy, no poprawić nie da rady. Nie da rady. Tak samo z grzechem cudzołóstwa. Gdy ktoś ma żonę, zgrzeszył grzechem cudzołóstwa, Bóg może przebaczyć, no naprawić to już trudno. Wrócić sytuację do oryginalnej też trudno. Jeden brat podobny miał wypadek, jechał w nocy i popadł mu człowiek i też na śmierć przed samochód upadł, to ten brat tak się przejął, że z zmartwienia umarł. On ze zmartwienia umarł. On tak się przejął tym, że ze zmartwienia zachorował i umarł. Dlatego, że te rzeczy poprawić już nie można. Bóg przebaczy. Gdy człowiek pokutuje, Bóg przebaczy. No poprawić tego już się nie da. Gdy człowiek poszedł do piekła, niezbawiony, koniec, poprawić tego już nie można, prawda? Ja często ludziom mówię, że mówią ludzie za późno. Ja mówię, nie jest za późno. Za późno jest, jak zakryją nam oczy dwoma palcami, prawda? Wtedy już za późno. A póki jesteśmy żywymi, to nie za późno. Chwała Bogu, bracia i siostry. Nigdy nie za późno. Gdy mamy otwarte jeszcze oczy i nasza dusza jest w nas. U nas w jednym stanie, tam New Jersey, stan New Jersey, w miasteczku małym, nazywa się South River, południowa rzeczka. Tam głosił jeden brat Słowo Boże, mój przyjaciel głosił Słowo Boże. I wszedł jeden człowiek na nabożeństwo i stanął tam, i gdy się zaczęli modlić, on poszedł i mówi do nich, przebaczcie mi, bo mnie sumienie zjada, przebaczcie mi. Bracia mówią, co tobie przebaczyć? Mówi, ja byłem żołnierzem, ja byłem w Wietnamie, ja zabijałem kobiety, ja zabijałem dzieci, ja zabijałem mężczyzn, ja nie mam snu, mnie to wszystko męczy. Brat mówi, my nie możemy tobie przebaczyć, to jest Syn Boży na to, On może przebaczyć. Przebaczcie mi, bo ja nie mogę ze sobą rady dać. Wiecie, co to znaczy, gdy człowiek nie może znaleźć miejsca pokuty? Jak jego męczą grzechy? Ludzie w tym świecie, oni się męczą. Ja powiem, jak oni się męczą. Oni starają się czymś zagłuszyć ten głos sumienia, który mówi do nich, że ty jesteś grzesznikiem i potrzebujesz łaski. I tacy ludzie jak oni nie dożywają łaski zbawienia, przebaczenia i spotkania z Jezusem. To tacy ludzie mogą zejść z rozumu, a nawet popełniają samobójstwo. Dlatego, że nie ma wyjścia. Oni starają się coś zrobić. W Kanadzie był jeden człowiek, to był Kanadyjec polskiego pochodzenia, i on nigdy nie był trzeźwy. On zawsze był pijany. I gdy zawsze chodził po pijanemu, to co on robił na wojnie, nie wiadomo. My nie wiemy, co on na wojnie robił. Ale on zawsze chodził i często szedł i łapał się za powietrze. Łapał się za powietrze. I mówił, ty nie wiesz, gdzie ja idę. Ty wiesz, gdzie ja idę. Mówi, ty wiesz, gdzie ja idę. Ja uciekam od Hitlera do Anglii, bo on mnie goni. Takie rzeczy mówił. Ludzie starają się utopić swoje winy we wódce. Utopić swoją winę w alkoholu, żeby to ich nie prześladowało. No, alkohol tego nie zmywa. Krew Jezusa to zmywa. Aleluja. Jedyna medycyna, co może zmyć, to jest krew Jezusa, która może zmyć. Dzisiaj ludzie starają się zagłuszyć swoje winy muzyką. Ja nie wiem, jak u was, ale u nas tam to muzyką. Takie radia na plecach noszą wielkie.
i z tym radiem do ustępu nawet idzie, żeby ono mu tam grało. I bez muzyki dzień i noc, głowa kwadratowa, ludzie nie mogą spać. Chcą zagłuszyć głos sumienia muzyką diabelską, bo sumienie sądzi, że ty jesteś nie w porządku. Ludzie starają się zagłuszyć to różnym sposobem i uciszyć się, i uciszyć się. I oni nie znają, że jest wyjście w Jezusie Chrystusie. Także niech Bóg nas błogosławi. Oni nie mogą być sami z sobą na osobności, bo ich coś zaraz sądzi. Oni nie mogą być sami na osobności. Wiecie, jak dobrze udosobnić samego siebie i zakryć swoje drzwi i być na osobności z Panem? Kto to wie? Jak to dobrze być? Zamknij swoje drzwi i uspokój się przed Panem. Jedna polska pieśń mówi: ucisz mnie, Panie, to prośbą jest mą. W ciszy poznawać chcę wolę Twą. Śpiewnika pielgrzyma tam jest. Ucisz mnie, Panie. Albo ucz chodzić mnie z Tobą, jak Enoch tu raz. To są tajemnice chodzenia dzieci Bożych z Bogiem. I ludzie tego świata nie wiedzą, co to jest za pokój. Oni nie wiedzą, jakie to jest szczęście. A to tylko można odzyskać przez pokutę. Także tam coś jest i to im nie daje spokoju być na samotności, aby to wiedzieć. Dzisiaj trzeba w zborach o tym mówić. Dzisiaj pastorzy muszą o tym mówić. Dzisiaj kaznodzieje muszą o tym mówić. Dzisiaj słowo grzech nie chcą ludzie używać. Dzisiaj mówią: ty się pomyliłeś. On zgrzeszył, oni mówią: tyś pomyłkę zrobił. Jaka pomyłka? To jest grzech. Będziemy nazywać, Jezus powiedział prosto, to jest grzech. Będziemy nazywać rzeczy swoimi imionami. Tyś zrobił grzech, tyś zrobiła grzech. Ty potrzebujesz pokuty, upamiętania, przyjść przed oblicze Boże i pokornie przeprosić Jego. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, że jedna siostra chciała, żeby Bóg ją ochrzcił Duchem Świętym. Ja nie pamiętam, co ja już mówiłem u was, czy nie, ale jak powiem jeszcze raz, to nie poszkodzi. I gdy bracia się modlili, Duch Święty odkrywa, że ona nie wyznała wszystkiego. Wy wiecie, my nieraz wyznamy troszkę, a troszkę zostawimy. Nie chce się nam wszystko do światła przyprowadzić, żeby nam nie było wstyd. Lepiej nie grzeszyć i potem nie pokutować. To najlepiej, prawda? Nie? Lepiej nie grzeszyć i nie pokutować. A jak człowiek zgrzeszył, trzeba to wyznać. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, że są trzy rodzaje wyznania. Jest wyznanie, gdzie ja sam zakrywam swój pokój, staję na kolana, skłaniam się przed nim i mówię: Panie, przebacz mi, ja tam i tam źle postąpiłem i ja Ciebie zasmuciłem. Są grzechy, których trzeba wyznać przed pastorem zboru, sam na sam. To jest tajemnica do śmierci, tego nikt nie może wiedzieć. Człowiek płacze i wyznaje przed Bogiem w obecności pastora. I wyznaje i mówi: ja tam i tam, tak i tak postąpiłem. Pastor się modli i oni się modlą i Bóg przebacza. Chwała Bogu. A trzeci rodzaj jest taki, że nie pomoże ani w pokoju, nie pomoże ani z pastorem. Trzeba przyjść przed zbór i wyznać przed zborem. To są grzechy tak jak czarodziejstwo, wróżbiarstwo, czary, do czynienia z duchami nieczystymi, wszelkiego rodzaju czarodziejstwa. Trzeba odrzekać się przed zborem i dać świadectwo, że ja się odrzekam, mi wróżyli, czy ja wróżyłem, czy się tymi rzeczami zanimałem, czy w karty mi wróżyli. Ja wyznaję, ja się wyrzekam tego. Bracia, siostry, pomóżcie, zbór się modli i Pan oczyszcza. Innej drogi nie ma. Zapamiętajcie to sobie. I gdy modlili się, żeby ta siostrą Bóg chrzcił Duchem Świętym, a Duch Święty mówi, ona wszystko nie odkryła. Bracia mówią: idziemy do pokoju. Poszli do pokoju, pomodlili się, przyszli, modlą się, żeby Bóg chrzcił Duchem Świętym, a Duch Święty mówi, ona wszystko nie odkryła. Widzicie, jaka praca Ducha Świętego? Ty i ja, my tak nie zobaczymy. Nie damy rady, prawda? A Duch Święty mówi, ona wszystko nie odkryła. Mnie to brat w naszym kościele opowiadał, to było w jego zborze. I bracia wyszli do pokoju znowuż i ona wszystko odkryła. Wszystko, ta kobieta powiedziała, wszystko co było. Odkryła braciom, tam było trzech czy czterech, i gdy przyszli i zaczęli modlić się, a Duch Święty mówi, ona teraz wszystko wyznała i od razu Bóg chrzcił Duchem Świętym. Aleluja! O tak pracuje Bóg. To są oczy, które prześwietlają całą ziemię i nic nie można przed nimi skryć. Dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, jak to jest. Idziemy do punktu trzeciego, 21 wiersz tego samego rozdziału. Wyznanie grzechu, 21 wiersz. Syn rzekł zaś do niego: Ojcze,
Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Bracia i siostry, odkrywa się to, co jest wyznane. Co jest wyznane. Co jest odkryte, to będzie wyznane. Jeden brat opowiadał, że oni zaszli paru ludzi do jednego brata i ten brat był bogaty i dość miał takich rzeczy fajnych wszędzie, w domu i tak dalej. I ten brat zobaczył, że w korytarzu, w przedsionku stał taki fajny budzik. Wiecie co budzik? Taki zegarek, co budzi. Ja? Budzik. I ten brat sobie wziął go do kieszeni i mówi, ten brat bogaty, on ma dosyć. Wziął sobie do kieszeni, on ma dosyć, on taki bogaty, to mi się budzik przyda. Zaszli, porozmawiali i tak dalej, i tak dalej. Poszli na nabożeństwo, nabożeństwo i tak dalej. I wiecie, i brat tego brata, a teraz brat się podzieli słowem. A on stał na kazaniu, zaczął mówić, a budzik zadzwonił w kieszeni. I on mówi, bracia, siostry, przebaczcie mi, ja zgrzeszyłem. Dobrze, że on tu zadzwonił, a nie przed tronem Bożym, bo tam będzie za późno. Ja wziąłem bez pozwolenia. Proszę mi przebaczyć. Proszę mi przebaczyć, ja głęboko pokutuję. Ja wziąłem to, co do mnie nie należy. Prawda? Przyznanie swojej winy. Przyznanie swojej winy. Ja wziąłem, ja oddaję, ja przepraszam, ja tego robić więcej nie będę. Krew oczyszcza Jezusa Chrystusa tylko to, co jest wyznane. Amen, bracia. Amen, siostry. Krew Jezusa ma moc oczyszczać tylko to, co jest wyznane. Co niewyznane i schowane, ona nie ma prawa i ona nie oczyści. Tylko to, co człowiek wyznaje, ona może oczyścić. Ludzie czasami idą do chrztu wodnego. Gdy oni pokutowali, to było tak, że gdy szli do wody i bracia chrzcili i od razu Duch Święty stał i Bóg chrzcił Duchem Świętym we wodzie. Takie przypadki były. Takie przypadki były. A były takie przypadki, że suchy grzesznik zaszedł i mokry wyszedł. I to było. Ludzie szli, no oni nie pokutowali. Oni szli po prostu, myśleli, że to ich zbawi, że to coś poprawi. Chrzest wodny niczego nie poprawi. Ja u siebie z Bożym mówiłem ostatnio, był chrzest wodny, droga młodzieży, drodzy kandydaci do wodnego chrztu. Do wodnego chrztu człowiek ma przyjść już zbawiony i przebaczony. I dopiero wtedy jest potwierdzenie mego sumienia, że ja chcę, daję świadectwo, przyrzekam, że będę Panu wierny. Świadkiem cały zbór, świadkiem niebo, świadkiem przyroda i wszyscy świadkiem. I dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co to da. Dlatego, że chrzest wodny, gdy człowiek przyjmuje, będąc nieoczyszczonym i nie pokutował, on nic absolutnie nie da. Czy go pokropią, czy go zanurzą, ile go tam pod wodą trzymać będą, choćby go 5 minut trzymali pod wodą, to nic nie da. To nic nie da. Człowiek do chrztu wodnego ma iść gotowy, zbawiony, przebaczony, oczyszczony. Amen. Amen. Tylko tak. Ja wam głoszę Ewangelię. Chcecie mieć słodkie życie i ja z wami? Pewnie, że tak. Chcemy mieć słodkie chrześcijańskie życie? Trzeba przynieść gorzki owoc pokuty. Czym więcej w pokucie popłaczemy, tym słodsze chrześcijańskie życie. To praktyka pokazuje. To praktyka pokazuje. Chwała Bogu za to. Szli ludzie, którzy płakali, pokutowali, płakali przed obliczem Bożym. Gdy Pan oczyścił, przyszła radość zbawienia. Alleluja. Oni gotowi byli latać w powietrzu z radości. Bo prawdziwa przyszła pokuta i odpuszczenie, i oczyszczenie. Bogu chwała. Młodzi nieraz dzisiaj mówią, szczególnie młodzi dzisiaj mówią, o, jak trudno jest dzisiaj być chrześcijaninem. To nieprawda. I don't believe it. Ja nie wierzę w takie coś. To nie trudno. Słowo Boże mówi, Biblia nam mówi, że droga bezbożnika jest ciężka. Przypowieści Salomonowe. Droga bezbożnika ciężka. Droga dzieci Bożych nie jest ciężka. Gdy Jezus z nami, no way. Ona nie jest ciężka. To nieprawda. To tylko diabeł chce tak powiedzieć. Droga chrześcijanina jest przyjemna. Z Chrystusem. Z Chrystusem. Alleluja. Dlatego mówi się o radości zbawienia. Dlatego, żeby to udowodnić, to Pan Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie. Czy on powiedział, że ciężkie? Moje jarzmo jest łagodne, przyjemne, lekkie. Gdy człowiek jest wolny od wszystkiego, bracia, siostry, jak dobrze. Gdy nas sumienie nie sądzi i żaden grzech na nas nie leży, jak dobrze. Jak dobrze, prawda? Jak dobrze. Idziemy dalej.
do Słowa Bożego. Ja napomnę wam, ja z zeszłego razu mówiłem już o tym u was, i to jest, po angielsku słowo jest restitution. Ja nie wiem, jak to po polsku nawet powiedzieć. Restitution. To znaczy wyrównać to, w czym ja zawiniłem. Jak wziąłem od kogoś, ja mam to oddać. To jest restitution. Znaczy zadośćuczynienie, tak? Dziękuję, bratu. Zadośćuczynienie. To jest następny punkt. Zadośćuczynienie. I myśmy mówili sobie zeszłego razu, że przyszedł owoc godny pokuty. Ja za Zacheusza mówiłem, że Jezus przyszedł tylko do jego domu i on już wiedział, co on miał robić. Jezus go nie nazwał tych grzeszników i tak dalej. On przyszedł tylko do Zacheusza domu i Zacheusz wiedział, co robić. Ja ukradłem i ja mam wrócić z powrotem. To jest zadośćuczynienie. Ja mam to wszystko wyrównać. To wszystko wyrównać. I to jest jednym z ważnych bardzo punktów, żebyśmy wiedzieli, że to jest bardzo, bardzo istotne. Jego spotkanie z Jezusem pomogło mu poznać samego siebie. Spotkanie z Jezusem pomaga nam zobaczyć, kim jestem ja i kim jesteś ty. Spotkanie z Jezusem. Nie z kolegą tam, czy z koleżanką, czy z jakimiś alkoholikami, brudnymi ludźmi. To nam nic nie pomoże. My nic nie zobaczymy. No spotkanie z Jezusem pomoże nam zobaczyć, kim my jesteśmy. Ile dzisiaj jest grzeszników, ile ludzi, co żyją nie tak, jak trzeba. Prawda? I to pewnie jest nie w porządku. Między żoną, między dziećmi mogą być różne problemy, jak powiedziałem. No, naprawdę to trzeba wyrównać. Panie, ja oddam w czwórnasób, powiedział Zacheusz. Ja czwórnasób oddam. Jak ja ukradłem 10 dolarów, ja oddam 40. Ludzie nie chcą tak dzisiaj robić, ale to pokuta przynosi. Ale to pokuta przynosi, prawda? Jeden brat poszedł do kina. To było już dawno. To było jeszcze w czasie, gdy telewizora nie było. To ja słyszałem to świadectwo. Ja czytałem na ten temat. To było bardzo ciekawe. I poszedł ten brat do kina. I w tych czasach właśnie jeszcze nie było. I przyszedł do domu, aby spać. I położył się spać. I w nocy widzi, jak diabeł z aniołem sprzeczają się o jego osobę. Diabeł mówi, on jest mój. On to w nocy widzi, we śnie. Ten brat przyszedł z kina, jakiś film tam obejrzał. Diabeł mówi, on jest mój. A anioł mówi, nie, on jest mój, bo on wyznaje zwycięską krew Syna Bożego. On jest mój. Diabeł mówi, nie, on jest mój. A anioł mówi, nie, on jest mój, bo on wyznaje zwycięską krew Syna Bożego. A diabeł pomyślał chwilę i potem mówi, mnie to nie obchodzi, kim on by nie był, no ja jego złapałem na moim terytorium. Ja go złapałem na moim terytorium. On siedział w kinie, on tam nie powinien być. Ja go złapałem na moim terytorium i ja mam do niego prawo. Widzicie, bracia i siostry, jak człowiek może się poddać wpływom diabelskim przez nieprawdziwą rozmowę lub miejsce, gdzieś nie powinien być, a ty znajdujesz się. Słowa, których nie powinieneś używać, a ty używasz. Rzeczy, które nie powinieneś pić, a ty pijesz. I tak dalej, i tak dalej. I my możemy letko wejść na terytorium diabła. I on może do nas mieć wtedy przystęp, bo my znajdujemy się na jego terytorium, prawda? I dlatego bądźmy bardzo ostrożni. Opowiada jeden brat, że w Brazylii żona i dzieci poszli na zebranie, a mąż został w domu, ubrał piżamę i zaczął oglądać telewizor. Nogi na kanapie do góry i sobie ogląda. Nie chciał iść na nabożeństwo. A żona z dziećmi poszli na zebranie. I gdy oni poszli, gdy on tak oglądał, to z tego telewizora, on siedział blisko, wyszedł diabeł i mówi do niego tak. Zawsze siedź tutaj na tym miejscu. Ty tak zawsze siedź. Ty zawsze siedź i będziesz wiecznie ze mną. Ciekawe, nie? Siedź tu zawsze i będziesz wiecznie ze mną. Kto chce z nim być? Mówi, zawsze będziesz ze mną. Nikomu tego nie mów, bo inaczej umrzesz. Widzicie, jaka chytra diabelska polityka? Inaczej nie mów. Ten, jak się obudził, to jak wyskoczył w tej piżamie, to zapomniał, że był w piżamie, przyleciał na nabożeństwo. Wleciał do zboru i powiedział wszystko. W tej piżamie. Ludzie na niego się patrzą. Przyleciał chłop w piżamie i wszystko opowiada ze strachu. I z tego strachu wybiegł na dwór, samochód uderzył go i zabił. I na tym był koniec. Widocznie za późno obudziło się sumienie. Popatrzcie, jak nie warto ryzykować. Jak nie warto ryzykować i bawić się ze swoim
zbawieniem. Ja chcę jeszcze jedno powiedzieć, że jak my nie znajdujemy się pod przykryciem krwi Pana Jezusa, to my jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Czy wszyscy mnie rozumiecie? Amen. Ja chcę Tobie też powiedzieć, że możesz być w zborze, możesz być w zborze i nie pod przykryciem krwi Jezusa i Ty jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Zrozumcie, co mówię. Dlatego, gdy dzieci Wasze idą do szkoły rano, przed tym, niż Wy ich wypuścicie na dwór, pomódźcie się z nimi i przyzwijcie krew Jezusa na ten dzień, aby one szły pod przykryciem Syna Bożego i krwi Jezusa. Odpuszczajcie waszych żon i mężów, idziecie do pracy. Panie, ja pod przykrycie Twojej krwi dzisiaj cały dzień ten oddaję. Zachowaj mnie. Chodźcie pod przykryciem krwi Chrystusa. Bo jeżeli nie będziemy pod przykryciem krwi Chrystusa, my jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Amen. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, żebyście wiedzieli. Trzeba wyznać, pokutować, naprawić, oddać i tak dalej. Idziemy dalej. Ja będę czytał 8 rozdział, 11 wiersz Ewangelia świętego Jana. Tak. I mówi tak. A on odpowiedział i rzekł. Zaraz, przepraszam. 8:11, tak. A ona odpowiedziała, nikt, Panie, wtedy rzekł Jezus, i ja Cię nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. To jest 5. punkt. Jeżeli przeżyliśmy to wszystko, jeżeli przeżyliśmy tą łaskę Bożą i przebaczenie, to 5. punkt do nas się odnosi, idź i więcej nie grzesz. Staraj się nie grzeszyć, żebyś nie zasmucał oblicza Bożego. Jeżeli Ci Bóg przebaczył, staraj się, abyś tego nie czynił. Pokuta to nie tylko przebaczenie. Ona ma 5 składników, o których my dzisiaj żeśmy powiedzieli. Ona ma 5 składników, które są tak bardzo ważne. Zachowaj, nie grzesz i zachowaj obietnicę i Bóg Ci w tym pomoże. Ja to powiedziałem tylko dlatego, żebyście wiedzieli o tym, co to znaczy to miejsce Bożego Słowa. Ja czytam jeszcze jeden wiersz, 5:16, i tam mówi tak. Efezów 5:16. Wykorzystując czas, gdyż dni złe są. My musimy wykorzystywać czas, bo dni są bardzo, bardzo złe. Zmęczyliście się już? Jeszcze chcecie słuchać? Oj, no to idziemy dalej. Dobra. Przedłużamy, znaczy dalej. Pójdziemy troszeczkę dalej, jeżeli takie jest u Was życzenie. Już po 5. Dobrze, będzie troszkę dłużej, znaczy. Pastor, w porządku? Mateusza, 24 rozdział. Można sobie zdjąć marynarkę? Można? Dwudziesty czwarty rozdział, 12 i 13 wiersz mówi tak. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przetoż miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bracia i siostry, mówiliśmy o pokucie, idziemy dalej. Teraz trzeba wytrwać w niej do końca. Prawda? Bracia, amen czy nie? Amen. Trzeba w tej czystości wytrwać do końca. Ja dzisiaj Wam pokażę na podstawie Bożego Słowa, ilu silnych mężów nie wytrwało do końca, o których Biblia mówi. Ja chcę dzisiaj pokazać Wam na podstawie Bożego Słowa, to byli mężowie, ja ich nazwę, którzy byli blisko Boga, którzy mieli do czynienia z Bogiem i oni nie wytrwali do końca. I dlatego Mateusz mówi tutaj, 13 wiersz 24 rozdziału, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie wytrwa tylko do 2003 roku w Wędryni, albo tam gdzieś u nas, albo do 2003, do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony. My jesteśmy powołani nie do sukcesu, a do wierności Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, dzisiaj głoszona jest Ewangelia sukcesu. To jest zabłądzenie. Ja znam takich ludzi, którzy głoszą, że mój portfel ma być pełny. Ja mam jeździć z samymi najdroższymi samochodami. Ja mam mieć najlepszy dom. Ja mam mieć najlepszą pracę. Ja mam panować nad wszystkim. Ale to tylko słowa. A w uczynku to trudno. I on krzyczy i krzyczy. Na mojej czekowej książce ma być pełno pieniędzy. A tam ledwie od miesiąca do miesiąca można dojść. No co z tego krzyku, jak ono się nie sprawdza? Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj są zabłądzenia. Ludzie błądzą, nie znając Słowa Bożego. Bądźcie ostrożni, trzymajcie się Ewangelii i bądźcie Bogu wiernymi. Dlatego Bóg nas posłał, przyzwał do wierności. Ja będę napominał, nie otwierajcie niektóre miejsca Bożego Słowa. Czytam 2:10, to jest objawienie świętego Jana 2:10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci. Tam Pan Jezus powiedział, a kto wytrwa do końca? A tu mówi, bądź wierny do śmierci. I co? A dam ci koronę żywota. Alleluja. A dam ci koronę żywota. Paweł mówi do Galatów, ja przeczytam, 6:9, on mówi im następujące słowa. Do Galatów 6:9 Paweł mówi tak. A czyniąc dobrze, nie ustawajmy. To słowo w angielskim języku jest, a czyniąc dobrze, nie męczmy się. Nie zniechęcajmy się. Czyniąc dobrze, abyśmy we właściwym czasie rządź będziemy bez nużenia albo nie ustawając. Będziemy rządź. Czyńcie dobrze wszystkim. My przyzwani, do mnie kiedyś jeden człowiek przyszedł do domu i mówi tak, bracie Czerniewski, ty chyba gdzieś jakieś pieniądze dostajesz. Ja mówię, za co? To niemożliwe, żeby ktoś tyle dobrego robił i za darmo. Ja mówię, chłopie, tyś gdzieś wpadł, nie w to miejsce. Ja mówię, Biblia mówi, że my przyzwani jesteśmy w Chrystusie do uczynków dobrych. To jest mój obowiązek. To jest twój obowiązek. To jest twój obowiązek. To jest nasz obowiązek. Czynić dobrze wszystkim. Amen? Amen. I dlatego ludzie nie mogą nieraz zrozumieć tego, ale my mamy wykonywać Słowo Boże. Czyńcie wszystkim dobrze, a najwięcej domownikom wiary. A tak Paweł mówi, a czyniąc dobrze, nie ustawajmy, nie męczmy się. Także ja bym chciał pokazać niektórych tutaj ludzi, którzy zaczęli dobrze i nie skończyli dobrze. Chciałbym, żebyście to dobrze zapamiętali, żeby z nami tak nie było. Dobrze? Abyśmy stali do końca. Paweł głosił Ewangelię do Galatów i Paweł zaczął przeżywać za zbór w Galatach. Apostoł Paweł był rozczarowany, gdy dowiedział się, że oni nachylają się z powrotem do judaizmu. On się rozczarował. Mówi, bracia, co wy robicie? Słuchajcie, co on mówi. Galatów 1:6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołuje, własne Chrystusowej, do innej Ewangelii. Mówi Paweł, bracia, co wy robicie? Dlaczego wy wracacie się z powrotem? Ja dziwię się. Paweł rozczarował się. 3:1. O nierozumni Galacjanie, któż was okłamał? Któż okłamał was, przed którego oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Galatowie, bracia, kto was okłamał? Dlaczego byście poszli w drugą stronę? Dalej w Galatów 5:7-8 on mówi tak. Biegliście dobrze. Kto wam przeszkodził? Prawda? Bracia, w zborze Galatów, wy szliście dobrze. Kto wam przeszkodził? Abyście prawdzie nie byli posłuszni. Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Galatów 5:7-8. Oni zaczęli dobrze, no pozwolili się zwieść. Bracia i siostry Wędryni i Śląska Cieszyńskiego, ja upraszam was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Zostańcie w prawdzie Bożej.
Nie dajcie się zwieść ani na lewo, ani na prawo. Paweł mówi, choćby przyszedł anioł z nieba i głosił inną Ewangelię. Wy wiecie, że jest inna Ewangelia? Jest. Yeah. Jest inna Ewangelia. Nie dajcie się zwieść, stójcie w prawdzie Chrystusowej, do której Chrystus powołał was, w której ojcowie wasi chodzili, w którejście wy chodzili. I będziemy mówić i uczyć dzieci naszych, żeby oni chodzili w prawdzie Bożej. Ja otwieram i pokażę drugi przykład. To byli Galaci, a teraz chcę pokazać na jednego człowieka, który też chodził w prawdzie i nie wytrzymał i nie został wiernym. Drugi Tymoteusza 4,10. Drugi Tymoteusza 4,10. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krecesi, do Galicji, Tytus do Dalmacji. Ja chcę powiedzieć o Demasie, że Pawła serce zalewało się krwią, gdy on usłyszał, że ten człowiek, który lubił sprawiedliwość, odszedł w świat. I mówi, Demas mnie opuścił. I Paweł to bardzo przeżywał. I to jest możliwe w dzisiejszym czasie. I Paweł nazywa go swoim współpracownikiem. To był współpracownik apostoła Pawła. I to napisane jest ja chcę przeczytać. W liście do Filemona apostoł Paweł mówi, jeden wiersz, 24 wiersz. Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Widzicie? Demas był współpracownikiem apostoła Pawła. I mówi, on mnie zostawił i poszedł, umiłowawszy ten współczesny świat. To jest napisane u Filemona, 24 wiersz. On podróżował z Pawłem. Paweł podróżował dużo. On widział cuda. Demas widział, jak ludzkie serca się zmieniały. On to wszystko widział. No przyszedł czas, że on umiłował ten świat. I Paweł bardzo ubolewał nad tym. On teraz odpadł od łaski. Jaki tragiczny koniec człowieka. Widzicie? Także Paweł mówi do Galatów, bracia, wybiegliście dobrze. Kto wam przeszkodził? Także jak dzisiaj stoimy, to nie znaczy, że jutro będziemy stać. Bójmy się Boga i stójmy w prawdzie Bożej. Alleluja. Chwała Bogu. Idziemy dalej. Popatrzmy na Samsona. Samsona rodziła bogobojna kobieta. Bogobojny ojciec. Oni bali się Boga. I widzimy, że ten Samson zabił lwa swoimi rękami. To wie, o Samsonie wiecie, ja nie będę dużo mówił. Wiecie, on zabił lwa swoimi rękami. Prawda? No lew cielesności zabił jego potem. Lew cielesności potem zabił Samsona. On był oddany Bogu przez wiarę i wierną swoją oddaną mamę. No on nie był na tyle szczery, aby zachować to oddanie, w którym matka chciała, żeby on służył Bogu. On nie był na tyle wierny. I dlatego Samson zaczął bardzo dobrze. On zniszczył 1000 ludzi. Jedną kością, czeluścią on mógł zabić tyle Filistyńczyków. No jednym językiem kobiety on został zniszczony. Popatrzcie się. Widzicie? Jaka wielka różnica. Jednym językiem z kobiety on został zniszczony. Ten silny mąż, który niósł żelazne wrota, żelazną bramę z miasta wielkiego Gaza do wierzchu góry. Ten wielki mąż, który był taki silny, że te bramy żelazne niósł aż na sam wierzch góry, był niesiony przez Filistyńczyków jak normalny, słaby człowiek. Widzicie? Jak można odpaść? Jak można zejść na dół? Jak można osłabieć i tak dalej? Nie można go było przekonać, że Boży Duch może go zostawić. Nie można było powiedzieć, Samsonie, on nie mógł to uwierzyć. No Pan odstąpił od niego. Przez niewierność. Przez niewierność. On nie był wierny. Nie można go przekonać. No zgubił oczy i mielił w żarnach w domu więzienia. Mielił żarna w domu więzienia. Wyłupali mu oczy i taki był jego koniec. Nieprzyjemny, prawda? Jak wielu ludzi dowiaduje się za późno, że życie jest straszne bez Boga. Za późno się ludzie dowiadują, że życie jest straszne bez Boga. Gdy oczy zabrali, gdy do żar zawiązali jego ręce, gdy bili go batem, on musiał pchać to naokoło. Jak za późno ludzie się dowiadują, że życie bez Boga jest naprawdę
niedobre. Też chcę napomnieć jednych ludzi, którzy też zaczęli dobrze, no nie tak dobrze skończyli. Ja nie będę czytał, ale wy wiecie, to jest Ananiasz i Safira. To było małżeństwo, to byli ludzie szczerzy, oni dobrze zaczęli, oni bardzo dobrze zaczęli i nie można nic powiedzieć, i ich zamiar był oddać wszystko, ale potem mieli taką decyzję, że część zostawimy sobie. Wiecie, gdy oni zrobili decyzję, że część zostawimy sobie, to nie był grzech. Że oni część chcieli sobie zostawić, to nie ten grzech to ich zniszczył. No. To było ich. Piotr mówi, chyba to nie było wasze? Chyba to nie było wasze. Wyście mieli prawo z tym zrobić, co chcecie. Ich grzech było kłamstwo, że jakoby wszystko oddajemy. Prawda? Prawda. O to było. Jakoby my wszystko oddajemy. To ich zgubiło. Oni nie wyznali. Że trochę zostawili dla siebie. Oni nie chcieli tego wyznać. Kłamali i Bogu, kłamali i człowiekowi. I Bóg za to ich zniszczył. I takich jest koniec w jeziorze ognistym. Dlatego ja wspomniałem i dziś wspomniałem. Kłamstwo u Boga nie przechodzi. Objawienie świętego Jana, 21 rozdział, 8 wiersz. Tam będą szetecznicy, cudzołożnicy, mężołożnicy, złodzieje i jeszcze to? I kłamcy. Także bracia i siostry, mój tato kiedyś powiedział tak, synu, u nas wierzących nieraz jest taka sytuacja, że nie można prawdy powiedzieć i nie wolno skłamać. I to jest prawda. Nieraz my stoimy w takiej sytuacji, że nie można prawdy powiedzieć i skłamać nie można. Jaki wychód? Na zamek? I że będziecie milczeć, to za to grzechu nie będzie. A skłamiecie, będzie grzech. Amen. Także pamiętajcie, kłamcy będą w jeziorze ognistym. I za kłamstwo ci ludzie zginęli. Prawda? Także widzimy Ananias, Safira, widzimy Demas, widzimy Galatowie. Zaczynali dobrze, no kończyło się wszystko na minus. I Biblia pokazuje te przykłady, żebyśmy tak nie szli. Jeszcze chcę wspomnieć jednego człowieka. Najmądrzejszy król. That's right. Salomon, najmądrzejszy król. Silny, piękny człowiek. Silny w chwale. Silny w bogactwie. Bóg mu dał mądrość, jak nikt takim mieć nie może. I nie będzie mieć po nim. To był bardzo mądry człowiek. Ten Salomon znał głos Boży. On znał, co to znaczy obecność Boża. Bracia, siostry, Salomon przebywał w obecności Bożej. Wy to wierzycie? Wy myślicie, to tak prosto, gdy on podniósł sobie ręce, zaczął się modlić i obecność... To tak prosto? To nie tak prosto. Obecność Boża zeszła na tego człowieka. On wiedział, co to znaczy być w obecności Bożej. Bóg wstąpił na jego modlitwę. On wiedział. Jego gorliwe modlitwy na kolanach. Ja jak widzę dzisiaj ludzie, jak się modlą i siedzą, i nogę se założą, i gumę żują, to mi się w żołądku przewraca. To my idziemy do sędzi, albo do pracy, albo gdzieś do jakiegoś ważnego urzędnika, ubieramy się, krawat, marynarka, sukienka, włosy czeszemy, przed lustrem stroimy, żeby wyglądać elegancko. A przed Boga w krótkich spodniach, noga na kolana i żujemy gumę i chcemy się modlić. Bracia, nie da rady. Czy Salomon mógł się modlić i żuć gumę i w krótkich spodniach być w ten czas? Wiecie, co to by było? Wy sobie przedstawiacie, co to by było? Co to znaczy święty Bóg? Przed Nim trzeba przyjść przystojnie. Ubranym przystojnie. Amen. Amen. To jest bardzo ważne. Ładnie ubranym, ale przystojnie. Przystojnie. Dlatego on gorliwie jego modlitwy na kolanach z rękoma do nieba doszły do uszu Wszechmogącego i były odpowiedziane od razu. Bóg od razu odpowiedział. Żądaj czego, co chcesz i ja ci dam. Jak Salomon zakończył modlitwy, gdy podniósł ręce, na kolanach się modlił, gdy dom Boży otwierał się, żądaj czego chcesz i ja ci dam. Popatrzcie, jak od razu Bóg odpowiedział na jego modlitwy. Jednak później serce jego zeszło z drogi. Służąc bałwanom, kolana, co służyły Bogu, pokłaniały się bałwanom. Popatrzcie, co Biblia nam pokazuje. To są dla nas przykłady, żebyśmy my nie popadli w takie coś. Prawda? Służyły Bogu, zaczęły służyć Kiemaszowi i Malochowi,
To wszystko w Biblii jest napisane. Druga Kronik, ja nie będę odkrywał już. Druga Kronik, 6 rozdział i 7 rozdział i 5 rozdział, można o tym przeczytać. Język, co mówił w słowach, słowa chwały wielkiemu królowi, język, co wielbił Boga żywego, zaczął modlić się i skłaniać się do obcych bogów. Tam bardzo dużo jest napisane. Słowa do Asztary, bogina Sydonczyków, Biblia mówi. To była Asztara, bogina Sydonczyków. I Salomon nakłonił się do tego. To była królowa nieba, tak nazwana. Jaki smutny koniec dla tak wielkiego człowieka, prawda? Dlatego Bóg powiedział, ja odejmę królestwo twoje. Ty nie chodziłeś przede mną, jak chodził twój ojciec Dawid. Tak, Dawid upadł. No Dawid wiedział, jak pokutować. Alleluja. Dawid wiedział, jak płakać. Dawid wiedział, jak leżeć przed obliczem Bożym. On nie stał na kolanach. On leżał twarzą do ziemi. On płakał i powiedział, Bóg to jest mąż według mojego serca. Chociaż on zgrzeszył i poniósł za to karę. No Bóg powiedział, to jest mąż według mojego serca. On wiedział, jak zdobyć Boże serce swoim uniżeniem i swoim wyznaniem. Alleluja. Widzicie? Idziemy dalej. Druga Królewska, 10 rozdział. Jeszcze jest jeden człowiek, a nawet dwóch. Będziemy kończyć, już nie będę was męczyć długo. Druga Królewska, 10 rozdział. Ja chcę... Znacie takiego człowieka, co nazywał się Jehu. Prawda? Tak, 10 rozdział. I ja czytam... Ja przeczytam 16 wiersz. Potem rzekł, znaczy Jehu, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej gorliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać sobą na swoim rydwanie. 10 rozdział, 16 wiersz. Tak? On tak powiedział. Jehu przyniósł przebudzenie w Izraelu. To był jeden z królów izraelskich. On przyprowadził przebudzenie w Izraelu. On bardzo gorliwie zanosił się do sprawy Bożej. On przyniósł pomstę nad domem Achaba, nad Jezabelą. On dał Jezabelę dla psów, żeby psu ją zjadły. Achab zginął. On zabrał proroków, tych wszystkich sług Baala. On wszystkich ich zniszczył. On wszystko zrobił to, co się podobało dla Boga. Zabrał tych falców, wszystkich ich zniszczył. On uczynił wiele dobrego. No na końcu rozczarowuje on nas i rozczarowuje Boga. I wy to możecie czytać tak samo, w drugiej królewskiej, 10 rozdziale, 29 i 31 wiersz. Tam jest napisane, prawda? Jednakże od grzechów Jerobama, syna Nabata, w które wciągnął on Izraela, Jehu nie odstąpił od złotych cielców, jakie były w Betelu i w Dan. I tak dalej. 31 rozdział też, wiersz też o tym mówi. Także Jehu zrobił dużo dobrego. To był mąż silny, mąż wierny Bogu. No koniec, poszedł na dół. Popatrzcie, ile już przykładów dzisiaj mówimy. Wszyscy dobrze zaczynali. Widzicie? Wszyscy dobrze zaczynali. Idziemy dalej. Sędziów, ja nie będę czytał już, ale Sędziów, 7 rozdział. My czytamy o Gedeonie, prawda? Czytamy o Gedeonie, prawda? I do Gedeona przyszedł anioł. Odwiedził go anioł. Prawda? I to był tak samo mąż Boży. On postawił cud z wełną. On był odważnym mężem i powiedział do wszystkich, kto się boi iść na wojnę z Madianitami, kto jest tchórz, kto się boi do domu. Kto się boi do domu. Prawda? W 3 wierszu 7 rozdziału. Potem próba wodna, ja to nazywam. Kto będzie pił wodę jak językiem, a kto nie, i 300 mężów się oddzieliło z nim, ten człowiek był wybrany przez Boga. Prawda? I my uważamy go jak lidera, gdy on powiedział 7 rozdział, 17 wiersz. Rzekł do nich, znaczy mówi Gedeon, i rzekł do nich, patrzcie na mnie i róbcie, co ja robię. To był lider. Prawda? To był lider. Patrzcie na mnie i róbcie, co ja robię. Oto ja pójdę na sam kraj obozu. Co ja robić będę, to i wy róbcie. Naśladujcie mnie. Idźcie za mną. To był lider. Patrzcie na mnie. Co ja robię, wy róbcie tak samo. Po wielkim zwycięstwie on zebrał złote ozdoby i cały Izrael był wprowadzony w bałwochwalstwo. Sędziów, 8 rozdział, możecie o tym też tam przeczytać. Popatrzcie, tak samo dobrze zaczął na dół. Boże, co to jest? Popatrzcie, jak się dzieje, prawda?
Także myśmy dzisiaj mówili o pokucie. Jakżeśmy przyszli do Pana, dawajcie, będziemy stać do końca. Do samego końca. Kto zwycięży, temu odziedziczy. Ten odziedziczy. Dlatego, gdy studiujemy tych mężów, to nam pokazuje dzisiaj, cośmy ich studiowali dzisiaj, co my mamy nie robić, prawda? To nam pokazało, co my mamy nie robić. A gdy patrzymy na apostoła Pawła, Piotra, Mateusza, Łukasza, Jana, Tymoteusza, to nam pokazuje, co mamy robić. To są dobre przykłady. Nie wszystko złe przykłady. Są dobre przykłady. Wierni mężowie. Tymoteusz był młody kaznodzieja. To był młody sługa Boży. Łukasz, Jan, Mateusz, Paweł, Piotr. To byli ludzie, którym można, za nimi można iść i wziąć przykład. Prawda? Ile to nam daje przykładu. I dlatego kończąc, mówi apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntów, 10 rozdział, mówi nam tak, 12 wiersz. Posłuchajcie, co mówi nam tam. Pierwszy do Koryntów, 10:12. Przepraszam, otworzyło mi się źle to. 10:12. A kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Także, bracia i siostry, apostoł Paweł mówi, że sposobność nasza z Boga jest. Bez Niego. Pan Jezus powiedział, beze mnie wy nic nie możecie zrobić. Absolutnie nic. Była jedna młoda siostra i ładna była młoda siostra i ona, moja mama pamięta, mój brat może też będzie wiedział i mój ojciec opowiadał często o niej. Ona była magistrem, pracowała w aptece, była bardzo ładna i uwierzyła szczerze. I przyjechał drugi brat z drugiego zboru, mówi do mojego ojca, bracie Stefan, ja się za nią boję. Ona długo nie będzie. A mój tata mówi, a czemu? Ona taka przykładna. Wszystkie zbory ją lubią. Ona takim przykładem służy. Wszyscy ją lubią. Jej diabeł podstawi chłopaka i ona poleci. Przyjechał człowiek z drugiego województwa. Powiedział, ja aż zapłakał. Ja płaczę, bo ona nie ostoi. On miał widzenie od Boga. I dokładnie tak się stało. I dokładnie tak się stało. Dlatego Paweł mówi, kto stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Amen, bracie i siostry. Będziemy trzymać wierność do końca. Wstaniemy do modlitwy, pomodlimy się Bogu. Amen.